Jesteśmy na drugich płockich dniach fotografii i mamy wielką przyjemność gościć pana Antoniego Florczaka, prezesa Fundacji Historii Fotografii, właściciela Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Antoni przyjechał do nas nie ze swoimi zdjęciami, ale ze zdjęciami niesłychanie ważnymi dla polskiej historii fotografii. Powiedz, Antoni, kogo przywiozłeś i powiedz kilka słów o wystawie. Przywiozłem tutaj dzięki wnukowi, który żyje, profesora Wacława Bogackiego, Maćkowi, który znalazł, to było gdzieś może pół roku temu, negatywy. Negatywy, dosyć dużo tam, myślę, około 400 negatywów, prac profesora Wacława Bogackiego. Profesor Wacław Bogacki był fotografem okresu międzywojennego, można powiedzieć. Rozpoczął już w 1906 roku fotografować, ale faktycznie taki rozkwit jego fotografii, największe osiągnięcia, czyli ponad 100 wystaw światowych, było powyżej roku 1920. U mnie w muzeum ja posiadam salę specjalnie przeznaczoną, gdzie jest wszystko, co zostało po profesorze, jest u mnie. Między innymi wszystkie dokumenty typowo rodzinne, a więc indeksy Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Lwowskiego, to, co zostało, jego prace, również w oryginałach. Ja tutaj na drugie dni płockiej fotografii przywiozłem 3 oryginalne zdjęcia. No myślę, że z 1920 roku gdzieś, nie? Prace profesora Wacława Bogackiego są niesamowite. To jest taka rzeczywista piktofotografia. Niesamowite tak, no, zrobione naprawdę, no, obecnie mało jest fotografów, którzy tak przemyślają każde zdjęcie. To zdjęcie jest dopracowane. Nawet te rodzinne zdjęcia, to musi coś być. Oprócz tego, że postać, to również na przykład z tyłu Wawel, czy z tyłu Giewont i tak dalej. No, fantastyczne zdjęcia. Bardzo, bardzo to jest ładna wystawa, bo rzeczywiście zdjęcia profesora Bogackiego zaskakują i jakością, i kadrem. Także bardzo Ci dziękujemy, że mogliśmy pokazać na naszych płockich dniach fotografię Bogackiego, a mogliśmy ją pokazać tylko dzięki Tobie. Dziękujemy Ci bardzo.